Paryż Basaj. Witam Państwa. Dziś moimi Państwa gośćmi są Adam Gorzkowski i Oliwia Kocyk z grupy projektowej What About Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, już w nazwie swojego projektu pytacie o to, co z tą przyszłością. Powiedzmy naszym widzom, bo może jeszcze nie wszyscy wiedzą o Waszym projekcie, o jaką przyszłość chodzi i na czym w ogóle polega Wasz projekt? Nasz projekt odnosi się do niedalekiej przyszłości. Chodzi nam o to, co może nas spotkać niedługo. Nasz projekt polega na przeprowadzeniu cyklu wykładów, między innymi w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Wykładów o tematyce? O tematyce ekologicznej, z naciskiem na Na co szczególnie zwracać uwagę? Uwagę szczególnie zwracamy na dużą produkcję i nadużywanie plastiku. Okej, rozumiem. A skąd w ogóle zainteresowanie taką tematyką? Co skłoniło Was do realizacji projektu? No, ciężko nie zainteresować się tematem w momencie, w którym te zmiany, które zachodzą, widzimy już gołym okiem. I takim doskonałym tego przykładem jest to, że już od kilku dobrych lat nie ma u nas w Polsce zim. Jeżeli pada śnieg, to są takie chwilowe poruszenie. Wychodząc też, wrzucając śmieci, też widzimy, jak to wygląda. Te śmieci są porozwalane dookoła kontenera. Ludzie nie wiedzą, jak segregować. Może chcą, ale nie wiedzą, jak się do tego zebrać. I właśnie pomyśleliśmy, że może dobrym pomysłem będzie zorganizowanie takich wykładów. Takie uświadamianie społeczeństwa, tak. Rozumiem. A jak powstała wasza grupa? Kto ją tworzy? Ile osób skupiacie? Ktoś może was wspiera? Jesteśmy czwórką przyjaciół z klasy. Projekt oprócz naszej dwójki tworzy jeszcze Ula Woźniak i Dominika Kudła. Naszym wsparciem takim merytorycznym w szkole jest pani Joanna Czechyra. Jest ona naszą nauczycielką języka polskiego. Mm-hmm. Ekologia to takie dość szerokie hasło, już mówiliście o plastiku. A jakie jeszcze tematy poruszacie? Przede wszystkim poruszamy problem wody. Wody pitnej, której już pojawiają się problemy w dostawie. Problem braku wody, rozumiem, tak? Tak. Już było kilka takich przypadków w Polsce i będzie ich więcej, jeżeli nie zmienimy swojego postępowania. Poruszamy też temat globalnego ocieplenia. Mówimy właśnie o tej nadmiernej produkcji śmieci, przede wszystkim plastiku, który zalega w środowisku. Wspominamy także o paleniu węglem, który jest bardzo szkodliwy dla naszego środowiska. I to takie główne chyba tematy, które poruszamy. A co chcecie osiągnąć swoim projektem? Jakie te cele sobie stawiacie? Celem naszego projektu jest dotarcie do jak największej liczby osób. Dlatego organizujemy wykłady między innymi dla uczniów szkół, ale również otwarte dla mieszkańców. A co do tej pory udało się zrealizować? Bo wykłady to nie wszystko. Jakie działania macie już za sobą? Największymi i najważniejszymi były właśnie te wykłady, które przeprowadziliśmy w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Jeden był dla tych młodszych dzieci z klas 1-3, jeden był dla tych starszych 4-7 i jeden otwarty dla mieszkańców miasta. Oprócz tego w ramach projektu udało nam się pozyskać sponsorów, partnerów, między innymi. Nasz projekt działa pod patronatem honorowym burmistrza gminy Kozienice oraz starosty powiatu kozienickiego. Otrzymaliśmy także wsparcie finansowe ze strony dyrektora naszej szkoły, Ryszarda Zająca, który pomógł nam zakupić plakaty, które będą promowały wydarzenie. Dostaliśmy także nagrody rzeczowe z gminy, z kozienickiej gospodarki komunalnej, a także od Kozienickiego Domu Kultury. No właśnie, to poświęćmy uwagę chwilę tym wykładom. W CKA wystąpiliście, jakby to wszystko zsumować, dla kilkuset osób. Jak wrażenia? Stresowaliście się? Wykłady zostały przyjęte przez szkołę bardzo ciepło. Cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stresowaliśmy się przed pierwszym wykładem, ale kiedy zauważyliśmy, że uczniowie się interesują poruszaną tematyką, już przestaliśmy się stresować, emocje opadły. A co było największym wyzwaniem przy organizacji tych wykładów? Największym wyzwaniem było stworzenie prezentacji, która zainteresuje odbiorców. I dlatego zorganizowaliśmy na scenie konkursy, aby ten czas spędzony również im umilić. Żeby była ta interakcja, rozumiem. Tak. Słuchajcie, a czy udział w projekcie zmienia coś w waszym życiu? Zmienił już? Może zaobserwowaliście zmiany zachowań u siebie, u swoich bliskich, znajomych? Może coś na ten temat? No przede wszystkim my sami nauczyliśmy się wiele, bo podczas przygotowywania się do wykładów i robienia tej prezentacji też dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, nauczyliśmy się czegoś. Na pewno też w domach wprowadziliśmy zmiany, bo każdy z nas także popełniał błędy, nawet w tej segregacji czy gdzieś tam w innym temacie.
Na pewno też osoby, które przychodziły na wykład, były zainteresowane. Ja mogę powiedzieć po sobie, bo na jednym z wykładów robiłam zdjęcia i słyszałam, jak dzieci rozmawiają między sobą i one faktycznie były zainteresowane. Na pewno też po wykładach podchodziły do nas osoby, pytały nas o różne rzeczy, dopytywały. Mówiły też o takich swoich działaniach, które już podjęły do tej pory. Także... Nie wiem, macie na przykład coś takiego, że mówicie do kogoś ze swoich domowników, słuchaj, to ten odpad nie, to nie do tego kosza, tylko gdzie indziej, tak? Zwracacie uwagę, gdzieś to wpłynęło na was? Tak. Właśnie, a jaki jest odbiór ze strony tych najbliższych osób, nie uczestników wykładu, tylko waszych najbliższych, jeśli chodzi o wasze działania? No, bardzo się starają, już w tym momencie też sami też się wiele nauczyli. I na pewno bardziej przykładają uwagę do przede wszystkim do segregacji, bo to jest taki największy problem. Muszę patrzeć, gdzie wyrzucę, bo Oliwka będzie na mnie krzyczeć, tak? Tak, to też jest sympatyczne. A jeszcze jedna kwestia. Projekt realizujecie na platformie Zwolnieni z Teorii. Czym jest w ogóle ta platforma i co daje wam udział w tego typu przedsięwzięciu? Platforma pozwala nam zorganizować wydarzenie od strony technicznej. Dostajemy wiele cennych wskazówek. Na platformie zdobywamy certyfikaty. Są one przydzielane za zdobycie punktów. Punkty zdobywamy m.in. za liczbę beneficjentów czy zasięgi komunikacji projektów sieci. Za zdobycie progu 4,5 tysiąca punktów otrzymujemy nominację do takiej nagrody, jaką są Złote Wilki. Ponieważ Zwolnieni z Teorii jest to olimpiada i właśnie Złote Wilki to jest takie wyróżnienie dla najlepszych projektów. A czy my jako tu mieszkańcy możemy jakoś wspierać was w tym punktowaniu? Przede wszystkim zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie publikujemy informacje na bieżąco o naszym projekcie. Rozumiem, że im więcej mieszkańcy zostawią reakcji, lajków, serduszek, etc., to gdzieś tam się to przekłada na wasze zasięgi, a dalej na punkty. Tak, dokładnie. No, to musimy zachęcić. To proszę jeszcze raz podać nazwę fanpage'a naszym widzom. Fanpage What About Future ZZT. Okej. Okay. Chciałbym jeszcze zapytać, co dalej? No bo macie te kilka wykładów za sobą, publikujecie informacje w sieci, a jakie kolejne działania macie? Bo jeszcze projekt się przecież nie skończył. Tak. Projekt będziemy jeszcze... Ogólnie w całym zamyśle olimpiady realizujemy go do końca marca, ale prawda jest taka, że dalej fanpage będzie prowadzony i jeżeli gdzieś tam w szkoły inne wykażą zainteresowanie, to na pewno też po tym czasie chętnie przeprowadzimy tam wykłady. A na razie mamy w planach przeprowadzenie wykładu dla publicznej szkoły podstawowej numer 1 i numer 4 w Kozienicach, a także dla publicznej szkoły podstawowej w Świerżach Górnych, w Wólce Tyrzyńskiej i Wienikowie. Czyli wychodzicie z tą wiedzą dalej. Nie pozostaje nic innego zatem, jak życzyć wam powodzenia w realizacji projektu i w tym edukowaniu naszych mieszkańców. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i za dzisiejszą rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli Adam Gorzkowski i Oliwia Kocyk. Dziękuję bardzo.